Bardzo sportowo teraz będzie w drugiej połowie dnia. Za sprawą gościa jest nim Aleksandra Rudzińska z KW Kotłownia, mistrzyni świata we wspinaczce sportowej na czas. Dzień dobry. Dzień dobry. Gratuluję przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Mistrzyni świata, tak, we wspinaczce na czas, tak, ale wcześniej byłaś, jesteś trzykrotną mistrzynią świata juniorów. Więc tak. Tych sukcesów na koncie trochę masz. Gdzieś tam te sukcesy chyba się pojawiały tak skrupulatnie przez te wszystkie moje lata juniorskie, gdzieś tam, gdzie wygrywałam, byłam mistrzynią świata juniorów w każdej kategorii wiekowej, czyli w juniorach młodszych, juniorem i w młodzieżowcach. No i gdzieś tam teraz chyba to złoto jest takim zwieńczeniem tej całej mojej kariery i takim wyczekanym chyba najbardziej złotem. Olu, zwieńczeniem, no... To brzmi, wiesz, bardzo poważnie. A ty masz 20 kilka lat zaledwie. Tak, mam 24 lata. Aczkolwiek patrząc na dziewczyny, które tworzyły naszą kadrę na tych zawodach, nagle się okazało, że jestem najstarsza, więc 24 lata i młodość to jest takie pojęcie względne w tym momencie, bo nigdy nie przypuszczałam, że będę w takim etapie swojego życia, że będę miała 24 lata i będę gdzieś najstarsza. Jednak jestem jednak mimo wszystko jeszcze wciąż gdzieś tam najmłodsza. Przy okazji powiedzmy, że te mistrzostwa to sukces Polek. Tak, to jest historyczny sukces Polek, to należy podkreślić, dlatego że w pierwszej piątce mistrzostw świata mieliśmy aż 4 Polki. Pierwszy raz zdarzyło się tak, że to Polki zdominowały rywalizację, a nie Rosjanki. Jest to historyczne wydarzenie też ze względu na to, że pierwszy raz mieliśmy polski finał, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Pierwszy raz mamy mistrzynię świata seniorów wśród kobiet, co też się nigdy wcześniej nie zdarzyło. No i tak naprawdę można by mnożyć tych sukcesów, ale naprawdę bardzo to cieszy, bo też wydaje mi się, że to samej dyscyplinie pomoże po prostu takie sukcesy, że gdzieś tam jest o tym słychać. Powiedzmy, na czym polega ta wspinaczka sportowa na czas, bo jest kilka różnych rodzajów konkurencji wspinaczki. Tak, na wspinanie sportowe ogólnie składają się 3 konkurencje. Są to czasówki, czyli konkurencje, w której ja się specjalizuję. To znaczy, że kto szybszy, ten lepszy. Czyli, że w kilka sekund możesz wejść na samą górę. Dokładnie. Bouldering to są takie niskie ścianki, około 3-4 metrów, gdzie naszą jedyną asekuracją jest materac. No i robimy różne trudne problemy wspinaczkowe i po skończeniu tego problemu, tudzież odpadnięciu, po prostu spadamy na materac. To jest nasza główna asekuracja. I w boulderingu mamy oznaczone 2 chwyty. Są to tak zwane, według nowych przepisów Federacji Międzynarodowej, zony. Czyli to jest taki chwyt mniej więcej na środku tego problemu i potem top, czyli chwyt końcowy. I mamy punktowane właśnie tylko te 2 chwyty. Trzecią konkurencją jest to konkurencja prowadzenia. To znaczy, że ściany są wysokie i w zasadzie najprościej to ujmując, to kto dojdzie wyżej, ten wygrywa. Ale nie szybciej. Czyli kto ma mniejszy lęk wysokości. Albo większą wytrzymałość w rękach. A, sprytnie. Olu, przed tobą olimpiada. Jest taka szansa? To jest bardzo trudny temat tak naprawdę, bo... tutaj... Ale dobry czas dla ciebie i dla Polski, jeśli chodzi o wspinaczkę na olimpiadzie. O wspinaczkę sportową na czas. Właśnie tutaj no to jest trudny temat pod tym kątem, że jednak na olimpiadę wchodzimy pod kątem trójboju wspinaczkowego, więc to jest połączenie tych wszystkich 3 konkurencji w jedną, w taki właśnie trójbój. No i to tak naprawdę, przyrównując to do lekkoatletyki, my jesteśmy sprinterami. I to tak jakby nam kazać przebiec maraton, czyli zacząć się wspinać na trudność czy właśnie prowadzenia czy bouldering. I jest to trudne zadanie, jest to bardzo wymagające zadanie i powiedziałabym, że bardzo ambitny cel, ponieważ no, sporo pracy przed nami, czasu jest coraz mniej, więc tutaj na pewno każdy z nas się weźmie do roboty gdzieś tam te marzenia na pewno o tej olimpiadzie się tlą. Nie wiem, na ile są szanse na medal, ciężko mi powiedzieć to oszacować, ponieważ tak jak mówię, samo zakwalifikowanie się będzie naprawdę sporym sukcesem, ponieważ to nie kadra, nie Polska powołuje kadrę do nas, naszą na olimpiadę, tylko musimy dostać kwalifikację międzynarodową, czyli będą wybrane zawody z kalendarzu Federacji Międzynarodowej, na których będzie można uzyskać tą kwalifikację olimpijską. Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało, nie tylko tobie, ale całej drużynie. Natomiast, Olu, te sukcesy wiążą się też zawsze z jakimiś porażkami, bo to nie jest takie hop-siup, to nie jest takie proste. Jaki masz sposób na te porażki? Czy można z nich potem jednak jakoś wyjść i właśnie zdobywać sukcesy? Mi droga do Mistrzostwa Świata zajęła 11 lat, czyli od momentu, kiedy zaczęłam się wspinać, gdzieś tam osiągnięcia juniorskie, ale też wiele porażek juniorskich tak naprawdę, o których nie mówi się zbyt dużo. Myślę, że na pewno wpłynęły na to, jakim zawodnikiem jestem i jaką osobą jestem ogólnie. Ja z każdej porażki zawsze starałam się wyciągnąć jak najlepszą lekcję. Wiadomo, na początku pojawiały się często łzy, krzyk, złość, frustracja, ale gdzieś tam potem jak te emocje
opadną, gdzieś tam staram się zawsze bardzo coś pozytywnego wyciągnąć z każdej porażki. Wydaje mi się, że takim momentem, który był najtrudniejszy dla mnie, to był moment po Mistrzostwach Świata w Paryżu 2 lata temu, kiedy pomimo super formy, super przygotowania, byłam czwarta. Nie zrobiłam żadnego błędu w biegu, po prostu byłam czwarta. To, co wypracowałam, było za mało i tak naprawdę w tym momencie pojawił się pierwszy sygnał, że coś jest nie tak, że jakby to była taka pierwsza porażka, która bardzo mocno gdzieś tam na mnie jak na osobę wpłynęła. Pamiętam, że nigdy nie spodziewałam się tego, że będę płakała z powodu tego, że jestem czwarta na Mistrzostwach Świata Seniorów, bo z jednej strony to jest sukces, duże, tak, duże osiągnięcie, ale z drugiej strony po prostu wiedziałam, że nic nie mogłam zrobić i chyba przerażała mnie ta bezsilność w tym wszystkim. I potem następny sezon był właśnie, czyli ten poprzedni, czyli 2017, był dla mnie chyba najtrudniejszym sezonem, ponieważ byłam bardzo zmęczona po tym Paryżu, podjęłam decyzję, że nie będę startować w zawodach regularnie, tylko przygotuję się do Mistrzostw Europy. No i tutaj kolejna gdzieś tam porażka, ponieważ podczas biegu w pierwszej fazie finałów doznałam kontuzji. Do kontuzji łydki gdzieś tam złapał mnie skurcz i mięsień nie wytrzymał i po prostu zostałam wyeliminowana z dalszej rywalizacji, co chyba było takim trochę przybiciem mnie jeszcze bardziej po tym Paryżu. Powiedziałam, że jestem tutaj, jestem w stanie walczyć o te medale. No i potem World Games, gdzie przegrałam o wejście do finałowej czwórki, te 9 setnych, czyli tak naprawdę praktycznie jedno wielkie nic. I te kolejne porażki gdzieś tam troszeczkę mnie załamywały, ale po tym World Games podjęłam decyzję, ostateczną decyzję, że ja się przygotowuję do tych mistrzostw świata w Innsbrucku, że walczę, że wracam i jakby wszystkie myśli były skoncentrowane właśnie na tych zawodach, które miały miejsce w czwartek. No tak, zawody zawodami, ale przecież na co dzień masz swoje obowiązki, pracujesz. Dużo obowiązków, pracujesz w szkole, uczysz dzieci wspinaczki. Tak, uczę dzieci wspinaczki, jestem też trenerem personalnym i też pracuję z zawodnikami ode mnie z klubu, z Kawu Kotłownia i przygotowuję ich po zawody. Więc jakby takie trochę 3 etaty plus bycie zawodnikiem. No tak, dla dzieci to na pewno też jest frajda, no i po prostu rodzaj jakiegoś sportu, który jest dzieciakom potrzebny, zwłaszcza tym, które na co dzień za dużo czasu spędzają przed tabletem czy komputerem, a dorośli mogą zacząć właśnie w dorosłym wieku wspinaczkę? Tak naprawdę nie ma jakby granicy wieku, jeżeli chodzi o wspinanie. Myślę, że w każdym momencie można przyjść na ściankę wspinaczką, po prostu trzeba podjąć decyzję, że chce się zacząć wspinać, idę się wspinać, idę na ściankę wspinaczką, której nie mamy kilka. Ale jak taka 30-parolatka jak ja by chciała przyjść, to nie będzie obciachu? Nie będzie obciachu, gwarantuję ci, że nie będzie patrzył. Gwarantuję ci, że wspinają się starsi ludzie od ciebie, więc są to też taternicy, są to też alpiniści, himalajści. Ale oni pewnie mają większe mięśnie niż no ja. No właśnie, powiem ci szczerze, że ogólnie himalajscy alpiniści to jest zupełnie też inny rodzaj wspinania niż takie wspinanie na ściance, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie miejsce dla siebie, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam możemy się zgłosić zawsze do instruktora, powiedzieć po prostu, że jesteśmy pierwszy raz i gdzieś tam ludzie nas pokierują. Środowisko wspinaczkowe jest bardzo otwarte, powiem szczerze, i mi się najbardziej to podoba, że mimo, że ktoś przychodzi nowy, tam wszyscy mówią do siebie na ty, wszyscy są dla siebie serdeczni, więc od razu wchodząc tam czujesz się w sumie trochę jak u siebie. No właśnie, ja tutaj sobie żartuję z moich mięśni, które są w bardzo kiepskim stanie, trzeba to przyznać, ale patrzę na ciebie, jesteś szczuplutka i rzeczywiście tak, wiesz, wypracowałaś sobie mięśnie, nie wiem, ja nie chcę, żebyś tutaj mi, wiesz, rękaw podnosiła i pokazywała ręce, ale to tak, wiesz, to pozory mylą, tak? Bo ty chucherko jesteś. Chucherko, nie, ogólnie mięśni mam sporo, mięśni mam bardzo dużo. No tylko jest kwestia tego, teraz jestem w stroju, że tak powiem, codziennym, więc gdzieś tam to jest przykryte i też te mięśnie nie są zmęczone, tak? Bo mięsień pod wpływem zmęczenia gdzieś tam staje się większy, no bo ta krew ucieka nam do mięśnia, żeby go dotleniać. No i powiem ci tak, jeżeli chodzi o moją, ogólnie o wspinanie, no to wiadomo, im niższa waga, tym lepiej, tak? No bo mniej musisz dźwigać, mniej musisz się męczyć w tym wszystkim. To akurat jest mój atut. O, no widzisz. Dalej, czy... mów dalej. I tutaj dla nas zadaniem przed zawodnikami jest takie, żeby tak naprawdę posiadać jak najmniej tkanki tłuszczowe, ale jak najwięcej przy tym mięśni. I to jest taki główny cel, a przy okazji jeszcze się nie głodząc, żeby było trudniej i ciekawiej, bo trzeba mieć energię do trenowania. Więc to jest wszystko takim złożonym procesem i właśnie takim celem jakby jest, żeby mieć jak najniższą wagę, ale tak w granicach rozsądku, żeby te mięśnie były. No i tak naprawdę musiałabyś zobaczyć mnie w koszulce na ramionczkach albo na ścianie. Wtedy byś chyba zmieniła troszeczkę stanie. No dobra, to umawiamy się na ściance, dobra? Dokładnie. Bardzo ci dziękuję. Aleksandra Rudzińska z Kawu Kotłownia, mistrzyni świata we wspinaczce na czas. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.